Nie chcę iść. Odwiedziny dawno się skończyły. Zostaniesz tu? Tak, lekarz powiedział, że jutro dziecko nie będzie musiało już być w inkubatorze. Zostanie tu jeszcze jeden dzień i ich wypiszą. Kiedy idziesz do lekarza? W czwartek. Postaraj się przespać. Nie przemęczaj się. Dobrze. Dobranoc. Muszę się spotkać z Fatma Gulaş. Rozumiem. Twarzą w twarz. Musi być całkiem sama. W porządku. Dobrze się tam czułam. Myślałam, że będę mogła pokonać moje wszystkie lęki. Byłam spokojna, z dala od wszystkiego. Czułam się bezpieczna u boku Kerima. Powiedziałaś, że bałaś się, gdy pił. Tak. Myślałam, że też to zrobi. Zapach alkoholu przypomina mi tamtą noc w Ildir. Robi mi się niedobrze, gdy o tym myślę. Zamknęłam drzwi tej nocy, ale później tego żałowałam, ponieważ Kerim wiedział, że to zrobiłam. Czy to dlatego następnego dnia próbowałaś się do niego zbliżyć? Powiedziałaś mu, kiedy zaczęłaś coś do niego czuć. Byłaś w stanie pozwolić mu się pocałować. Zrobiłaś to, bo czułaś się winna? Kocham Kerima. Chcę, żebyśmy byli normalną parą. Nie chcę wszystkiego analizować. To jest Kerim, który mnie kocha, a oni... Czuję, że na zawsze pozostaną w moim życiu. Nawet w nocy widzę ich w moich snach. O Kerimie też śnisz. Tak. Porozmawiajmy o dziecku. Macie nowego członka rodziny. Tak, od kiedy się urodziło, nie myślę o niczym innym. Wszyscy są radośni, zupełnie odmienieni. Jest malutka, ale bardzo nas uszczęśliwia i daje spokój. Nie mogę się nawet złościć na szwagierkę. Toleruję jej humory. Kiedy trzymam ją w ramionach, wszystko wydaje się takie proste. Zawsze chciałabym się tak czuć. Miłość do dziecka zmienia człowieka. Jak bardzo będziesz kochać własne dziecko? Kto wie? Właściwie to wychowałam Murata, ale sama byłam jeszcze dzieckiem. Elif też będę wychowywać. Ale własne dziecko to zupełnie coś innego. Jestem ciekawa macierzyństwa. Jakie to jest uczucie? To musi być coś wspaniałego. Pewnego dnia też chciałabym mieć dziecko. To dziecko będzie też Kerima. Tak.
Chciałabym, żebyśmy kiedyś zostali rodzicami. Weź to. Selam. Cześć. Witaj. Tak, trzymaj. Nie lubię tego powiedzenia. Memecie, pośpiesz się. Mamy dziś dużo pracy. Nie ma Fatmagul? Poszła do lekarza. Razem z Rahmim? Nie, on został z Mukaddes. Murat był niegrzeczny w szkole, więc wrócił do domu. Dlaczego mi nie powiedziała? Przecież miałeś rozmowę o pracę. Jak ci poszło? Zatrudnili mnie. To świetnie. Bardzo się cieszę, gratuluję. Będę pracował na budowie. Jednak to praca tymczasowa. Oczywiście lepsze to niż nic nie robienie. To prawda. Warunki pracy są dobre. Napijesz się herbaty? Fatmagul ma wyłączony telefon. Musi być u lekarza. Dziękuję. W przyszłym tygodniu przyjdźcie razem z Kerimem. Przyjdziemy. Miłego dnia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnego dziennikarza. Nie ma. Na wszelki wypadek musimy być ostrożni. Wyszła. Zobaczysz Fatmagul. Kto to? Kadir. Kadir Bey. Słucham. Pracujemy, a ty? Siz? Ja. Tak. Öyle mi? Naprawdę. Dziękuję, że zadzwoniłeś. Söylerim. Przekażę. Miłej podróży, baw się dobrze. Co powiedział? Leci do Antalii z przyjaciółmi. Są na lotnisku. Przesyła dla was pozdrowienia. Dziękuję. I tak buja w obłokach nie musi wsiadać do samolotu. Co? Dolać ci herbaty? Nie, dziękuję. Pojadę po Fatmagul. Dobrze, jedź. Do zobaczenia. Alo. Kerim? Dzwoniłeś do mnie? Byłam u lekarza. Tak. Dlaczego poszłaś sama? Mój brat nie mógł zostawić Murata i Mukaddes. Jak poszła rozmowa? Przyjęli mnie. Bardzo się cieszę. Ja też. Przyjadę po ciebie.
Nie musisz, idę na przystanek. Weź taksówkę. Dobrze, tak zrobię. O czym rozmawiałaś na terapii? Opowiem ci, gdy wrócę. W porządku. Do zobaczenia. Nie bój się. Nic ci nie zrobię. Zobaczyłem cię przypadkowo. Chciałem porozmawiać. Chcę ci tylko coś powiedzieć. Posłuchaj. Wycofasz pozew. Zrozumiałaś? Powiesz wszystkim, że kłamałaś. Widziałaś, co się stało, a stanie się jeszcze więcej, jeśli nie zrezygnujesz. Bracie, przestań. Zostaw moją siostrę. Co ty robisz? Co zrobiłeś? Zaatakował cię. Coś ty narobił. Zabiłeś go. Nie żyje. Co zrobiłeś? Zaatakował cię. Musimy wezwać karetkę. Gratuluję. Uzyskałeś ofertę współpracy tak, jak chciałeś. Jeszcze za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Nie wiemy, na ile są poważni i jakie mają warunki. Przyjdą jutro? Kiedy przyprowadzą cię Leman? Dzisiaj. Stało się coś nieoczekiwanego. Rami ranił Erdogana. Może nawet go zabił. Przyszedł przede mną. Nie wiem, skąd się tam wziął. Uderzył go szpadlem. Uciekłem, żeby Fatma Gül mnie nie zobaczyła. Rozumiem. Uderzył go bardzo mocno. Leży nieprzytomny. Zajmij się tym. Dziękuję za telefon. Kto to? Nieważne. O czym rozmawialiśmy? Dziś przywiozą ciocię z Izmiru. Tak, wiem. Jeszcze nie pojechałeś? Nie, Fatma Gül powiedziała, że wróci taksówką. Mogła gdzieś na ciebie zaczekać. Była przy postoju. Dzwoni. Nie złapała taksówki. Stało się coś strasznego. Co? Uderzyłem go. Zaatakował moją siostrę. Rahmi chyba zabił Erdogana. Ja go uderzyłem. Zaatakował moją siostrę. Ratowałem ją. Uraz głowy, jest nieprzytomny. Zaszedł drogę mojej siostrze. Nie powinien był tego robić. Co mu jest, nie żyje? Proszę tu zaczekać. Ja uderzyłem go w głowę. Żyje? Zaatakował moją siostrę. Proszę zaczekać. To byłem ja. Przestań. Nie powinien do ciebie podchodzić. Zamknij się. Nie możemy się dodzwonić do Kadira. Musi być w samolocie. Musisz natychmiast tu przyjechać. To pilne. Nic nie wiemy. W porządku. Czekamy. Przyjedzie? Wraca z Izmiru. Jest niedaleko. Boże, zobacz, co nam się przytrafia. Byłem w domu, nie mogłem z nią iść. Poszła do lekarza sama. Gdy skończyłem pracę, wyszedłem po nią. Chodźmy. Śledził moją siostrę. Zbierzemy zeznania. Chciałam uciec, ale mnie przytrzymał. Procesujemy się. Uderzyłem go, żeby ją ratować. Spokojnie, proszę za mną. Nie zostawię mnie samego.
Geliyorum. Już idę. Boję się. Alo. Alo. Fatma. Czy twój brat się nie zgubił? Są wszyscy? Tak, czekają na pana. Panicz, Erdogan nas nie zaszczycił. Zadzwoń i zapytaj, gdzie jest. Niech tu przyjdzie. Bałem się, że znowu skrzywdzi moją siostrę. Chroniłem ją. Procesujemy się z nim. Siostra go zaskarżyła. Znam tę sprawę. Czym go pan uderzył? Groził mi, żebym wycofała pozew. Zauważyłem. Szpadel. Złapałem go. Gdzie jesteś? Jego kuzynem. Przedstawimy panu raporty. Co się dzieje? Kto to zrobił? O co chodzi? Erdogan został zaatakowany przez Rahmi Ketenji. O Boże, w jakim jest stanie? Z kim rozmawiasz? Który szpital? Daj mi telefon. Już jedziemy. W jakim jest stanie? Ciężkim. Co on zrobił? Jak to się stało? Nie wiem. Niech to szlak, znowu to zrobili. Gdzie oni są? Policja tam jest. Kerim. Meryem, broniłem Fatma Gül. Broniłem siostrę. Dobrze, kochanie. Nic ci nie jest. Zabierają go na komisariat. Chroniłem moją siostrę. Zachowaj spokój. Już dobrze, nie płacz. Gdzie jest Kadir? W Antalii. Przyjedzie Omer. Fatma Gül, nie zostawiaj mnie. Dobrze, my też jedziemy. Proszę. Bardzo zbladł. Co z nim zrobią? Nie bój się. Powiedz mi, co się stało. Jedźmy za nimi. Wszystko się zepsuło. Co teraz? Nic nie mogłem zrobić. Nie czekaj tu. Munir i Selim przyjadą z panem Resatem. Nie powinni cię widzieć. Dobrze. Nie denerwuj pana Resata. Chcę wiedzieć, w jakim jest stanie. Dam ci znać w tajemnicy. Nie kręć się tutaj, ukryj się. Bardzo się przestraszyłam. Na początku nie mogłam nawet krzyczeć. Niech go szlak. Szkoda, że nie poczekałaś na Kerima. Skąd mogłam wiedzieć? To moja wina. Nie powinienem cię zostawiać. Ten łajdak cię śledził. Zna twojego lekarza. Powiedział, że to przypadek i chciał porozmawiać. Nie wierzę mu, kłamie. Nam też nie uwierzą. Biedny Rahmi. To by się nie wydarzyło, gdybym nie próbowała uciekać. Rahmi się przestraszył, gdy usłyszał mój krzyk. To stało się tak nagle. Nawet nie wiem, jak mój brat się tam znalazł. Usłyszałam jego głos, a za chwilę go uderzył. Gdy spojrzałam, leżał cały we krwi. Bardzo źle się stało. Teraz jesteśmy winni. Boże, pomóż nam.
Alo Mehmet? Mehmetcie, gdzie jesteś? Nie müşterisi? Jaki klient? Powiedziałam ci, zamknij wszystko i przyjdź. Hadi çabuk bekliyorum. Pośpiesz się. Tamam, yuvadan çocuğu. Dobrze, zabierz go z przedszkola. Muszę wyjść. Dziecko, nie płacz, chyba oszaleje. Ciekawe, co zrobił Erdogan. Prosił się o to, znam go. Po co zaczyna nową wojnę? Jestem następny. Dziś Erdogan, jutro ja. To przez niego tyle wycierpieliśmy. Dostał to, na co zasłużył. Ostatnio naprawdę stracił głowę. Znowu przysporzył nam kłopotów. Gdybyśmy od początku upewnili się, żeby wziął to na siebie, mielibyśmy spokój. Co tak patrzysz? Teraz on cierpi. Nie ma sensu o tym rozmawiać. Nie wiadomo, co czeka nas w szpitalu. Mam nadzieję, że nie jest w krytycznym stanie. Nie zadzwoniłem do ciotki. Ja to zrobię. Jak mam jej to powiedzieć? Nie przekażesz jej informacji o śmierci. Nie dramatyzuj. Idę. Dzięki Bogu. Gdzie jest tata? Jest zajęty. Dlatego po mnie nie przyjechał. Elif ma sucho i jest najedzona. Prześpi 3 godziny. Wrócę, zanim się obudzi. Dokąd idziesz? Muszę coś załatwić. Nie denerwuj Mehmeta, zachowuj się. Pójdę z tobą. Nie marudź. Teraz się pobawimy. Przebierz go. Przygotowałam coś do jedzenia. Nakarmisz go. Bądźcie cicho, żeby mała się nie obudziła. Miej oczy dookoła głowy. Opiekuj się nimi. Nie martw się. Chodź, umyjemy ręce i twarz. Obudziła się. Zaczekaj. Damy jej smoczek i zaśnie. Gdzie on jest? W tym pokoju. Erdogan. Dokąd go zabieracie? Na tomografię. Dopiero teraz? W uchu jest krew. Ma ranę ciętą za uchem. Resat Yasaran. Jestem jego wujem. W jakim on jest stanie? Oddycha, ale jest nieprzytomny. Badamy go, poinformujemy państwa, gdy otrzymamy wyniki. Czy jego życie jest zagrożone? Jeszcze nie mogę nic stwierdzić. Proszę czekać. Jak się o tym dowiedziałeś? Byliśmy razem, czekałem w samochodzie. Długo nie wracał, więc sprawdziłem. Karetka już odjechała, pojechałem za nimi. Gdzie jest Rami Ketenci? Zabrali go na posterunek. Tak mi go zabrała policja. Dowiem się dokąd i pojadę tam. Dobrze. Nie potrzebujecie mnie tu? W porządku. Zadzwońcie. Dobrze. Oby nic mu się nie stało. Proszę kontynuować. Moja żona urodziła. Dlatego nie mogłem towarzyszyć Fatmagul. Już to pan powiedział. Jak doszło do zdarzenia? Pomagałem żonie Mukaddes. Później poszedłem po Fatmagul do lekarza. Szłam do taksówki, gdy mnie zawołał. Podszedłem bliżej. Zobaczyłem, że przytrzymywał moją siostrę za ramię. Bardzo się bałam. Nie mogłam uciec. Szlak.
Nie zrobił tego po raz pierwszy. Cisza. Zbieram zeznania pana żony. Gdy do mnie podszedł, zaczęłam krzyczeć. Chciałam uciec, ale złapał mnie za ramię. Moja siostra wołała o pomoc. Nareszcie. Dzień dobry. Omer Akar, jestem adwokatem rodziny. Jest naszym prawnikiem i kolegą Kadira. Broniłem moją siostrę. Zrozumieliśmy, ale w jaki sposób? Uderzyłem go szpadlem w głowę. Nic nie mów. W głowę ile razy? Raz, a później jeszcze raz. Upadł, nie pamiętam. Nie chciałem, żeby wstał. Ma ograniczoną poczytalność? Właściwie to nie. Proszę kontynuować. Broniłem siostrę, to była obrona konieczna. Wie pan, co to znaczy? Oczywiście, że wiem. Pana siostra nie została zraniona. Pan zaszedł go od tyłu i uderzył. To nie mogła być obrona konieczna. Tak, od tyłu, dwa razy. Może więcej, nie pamiętam. Uderzyłem go, żeby uratować Fatmagül. Wystarczy? Chcę porozmawiać z klientem na osobności. Wszystko opowiem. Miałem odebrać Fatmagül od lekarza. Zaczekaj. Gdzie możemy porozmawiać sami? Tutaj. Dziękuję. Wylądowaliście? Tak, przed chwilą jedziemy do centrum miasta. Jestem. Dzwoniłaś do mnie? Tak. Martwiliśmy się, czy dotarłeś bezpiecznie. Tak, wszystko jest w porządku. Pogoda jest niezła, tylko troszkę pada. Spędzimy miły wieczór z przyjaciółmi. Bardzo się cieszę. Bawcie się dobrze. Dziękuję. Co robicie? Wracamy jutro wieczorem. Przywieźć coś? Nie, dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Zarumieniłeś się? Co się dzieje? Nie przyjechał tu, żeby być z nami. Odwiedzi dawnych teściów. Opowiem im o pani Meryem. Zaczynam żałować. Kim ona jest? Nie powiem, bo jest zły. Co się stało? Fatmagül złożyła zeznania. Przyszedł pan Omer. Gdzie jest? Tam rozmawia z Ramim. Dzwonił pan Kadir? Tak, ale nic mu nie powiedziałam. Wyjechał na jeden dzień z przyjaciółmi, więc nie chciałam mu tego zepsuć. Pan Omer jest tu z nami. Usiądę na chwilę, trzęsą mi się nogi. Usiądź, kochana. Przynieść ci wodę? Musimy przesłuchać pana Erdogana, żeby określić procedury względem Rahmi Ketenci. Nie mogę wyrazić na to zgody. Doznał ciężkiego urazu. Fatmagül Ilgaz złożyła skargę. Jak zwykle oskarżają nas. To jest jeszcze ważniejsze, bo ma związek z inną sprawą. Wymknęli się spod kontroli. Kto ich zatrzyma? Nadchodzi ciocia. Selim! Nie martw się. Gdzie mój syn? Uspokój się. Jak on się czuje? Ma pękniętą czaszkę. Ten szaleniec go uderzył. Paskudny cios. Jest pod obserwacją. Niedługo zadecydujemy, czy powinniśmy go operować. Chcę zobaczyć syna.
burada mı? Tamam ama lütfen sakin. Dobrze, ale proszę się uspokoić. Tamam, bize ilgileniriz. Zajmiemy się tym. Dziecko, co oni ci zrobili? Odpowiedzą za to. Hilmie, spokojnie. Mój najdroższy. Mamo. Jestem obok, synu. Gdzie ja jestem? W szpitalu. Odzyskał przytomność. Zamknij oczy. Zachowujcie się normalnie. O czym ty mówisz? Nie złość się, to dla jego dobra. Policja czeka za drzwiami. Nawet nie wiemy, co zrobił, że znalazł się w tym stanie. Najpierw się dowiedzmy. Reshat Yasaran jest tu. Oszukał śmierć. Zamknij się. Spójrz na mnie. Co znowu zrobiłeś? Powiedz, co mi się stało? Nie pamiętasz? Ten szaleniec uderzył mnie w głowę. Prawie mnie zabił. Dzięki Bogu żyjesz. Wszystko w porządku? Boli cię coś? Mdli cię? Hilmie, przestań. Spójrz na mnie. Znowu osaczyłeś Fatmagul? Jesteś aż tak głupi? Jeśli to zrobiłeś, to już po nas. Znowu wpakowałeś nas w kłopoty. Nie widzicie, w jakim on jest stanie? Ciszej. Musimy odwrócić tę sytuację na naszą korzyść. Zamknij oczy i ich nie otwieraj. Przeniesiemy go do naszego szpitala. Pozwolą nam? Co masz na myśli? To nie jest więzienie. Ma pękniętą czaszkę. Istnieje ryzyko krwawienia do mózgu. Lekarze chcą go operować. Zabierzemy cię do szpitala Ryzy. A policja? Tam też jest. Zbiorą zeznania, gdy lekarze pozwolą. Musimy wykorzystać tę sytuację i udawać pokrzywdzonych. Nie wierzę. Jak możesz? Co mam zrobić? Mamy wszyscy ponieść konsekwencje? Poinformuj szpital, że przyjedziemy. Tam będziemy mogli wszystko wyolbrzymić. Uzyskamy każde zaświadczenie. Nie ma mowy. Na co czekasz? Dzwoń. Gdyby chodziło o kogoś innego, nie ruszyłbym palcem. Dlaczego przez was cierpimy? Czego od nas chcecie? To oczywiste, kto czego chce i od kogo. Nadal nie dajecie spokoju nam i Fatmagul. Już po was. Ciekawe, jak się z tego wywiniecie. Módl się, żeby Erdogan nie umarł. W przeciwnym razie to dla was nie będzie ratunku. Idź do diabła. Przyjechała Mukaddes. Nadal nas prowokują. Gdzie jest Rahmi? Czego tu szukasz? Do ciebie mówię. Po co tu przyszedł? Zrobią z nas winnych. Gdzie jest Rahmi? Rozmawia z panem Omerem. Nie możesz tam wejść. Omawiają zeznania. Sprawiłaś, że twój brat też tu trafił. Zadowolona jesteś? Opanuj się. Gratuluję. Tylko Rahmi pozostawał z dala od twoich kłopotów. Przestań. A gdyby mój mąż stał się mordercą albo został zabity, co bym zrobiła z dwójką dzieci? Przesadziłaś. Zamilcz. Jeszcze się patrzy. Już ja wiem, co ci zrobię, jeśli coś stanie się Rahmiemu. Mukaddes? Rami.
Çok korktum. Bardzo się boję. Çok korktum. Co z tobą zrobią? Nie wiem. Może tu usiąść? Tak się boję. Jak tu przyjechałaś? Elif została sama w domu? Musimy porozmawiać. Nie. Ktoś się nią opiekuje, nie martw się. Co się stało? Sytuacja jest poważna. Zeznał, że uderzył go świadomie i chciał zabić. Ten Munir też tu jest. Nie mówcie o nim. Co się stanie z moim mężem? Rozmawiali z lekarzem. Stan Erdogana Yasaran'a jest ciężki. Jeśli umrze, Rahmi będzie sądzony za morderstwo. Kara będzie bardzo surowa. Broń Boże. Nie ma poprawy. Jego stan jest poważny. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Lekarze mówią, że musi być operowany. Przeniesiemy go do naszego szpitala. Niech Bóg mu pomoże. Tak. Posunęli się do czegoś takiego. Zastawili na niego zasadzkę. Osaczyli go w odosobnionym miejscu i próbowali zabić. Są tam dziennikarze? Nie, nikogo nie widać. Więc po co to przedstawienie? Moja droga, muszę się rozłączyć. Dobrze, zadzwoń później. Naprawdę martwię się o Erdogana. W porządku, zadzwonię. Po co tu przyszedłeś? Martwię się. Nie ma potrzeby. Znowu wszystko zepsułeś. Tracę cierpliwość. Nie wyszedłem poza ustalony plan. Czekałem, aż zbliży się do Fatmagül. Miałem ją uratować. Chciałem tylko, żebyś zdobył zaufanie Fatmagül i nastawił ją przeciwko Erdoganowi. Czy to aż tak trudne? Skąd mogłem wiedzieć, że pojawi się Rahmi? Jak to się stało? Nie wiedziałem. Gdy tam dotarłem, było już po wszystkim. Erdogan leżał. Uciekłem, żeby Fatmagül mnie nie zauważyła. Później zadzwoniłem do pana. Czy on może umrzeć? Nie żałuję go, tak jak pan. Przykro mi z powodu Rahmiego. W porządku. Odejdź. Nikt nie może cię zobaczyć. Porozmawiamy później. Tato? Kazałeś Mustafie śledzić Erdogana? Wiedziałeś, co się stało. Mustafa cię poinformował. Wiedziałeś już, gdy kazałeś mi zadzwonić do Erdogana. Dlaczego nam nie powiedziałeś? Dla twojego dobra, idioto. On wszystko zniszczył. Gdyby ten szaleniec się nie pojawił, negocjowalibyśmy teraz z Fatmagül. Starałem się, żeby oskarżyła tylko Erdogana. Obaj bylibyśmy uratowani. O niczym nie myślisz, a mnie pytasz o wyjaśnienia?
hayır amirim, durumunda bir değişiklik yok. Bez zmian szefie przeniosą go do prywatnego szpitala. Rozumiem, dobrze, miłej pracy. Będzie operowany. Ma pękniętą czaszkę i krwiak w mózgu. Jego stan jest krytyczny. Jest taki młody. Przeanalizowaliśmy nagrania z kamer. To miejsce jest poza ich zasięgiem. Mukades, jedź do domu. Dziecko nie powinno zajmować się dzieckiem. Nie, nie mogę zostawić mojego męża. Co się stało? Zabierają mnie. Zawiozą go do prokuratury, gdy zakończą procedurę. Potem zostanie osądzony. Zrobię wszystko, żeby dostał wyrok więzienia. Wiadomo, kto jest winny. Zabraliście go w miejsce, którego nie widzą kamery i zaatakowaliście. Tak to sobie wymyśliliście? Zabrał Fatmagul w opuszczone miejsce. I co zrobił? Powiedz mi. Zamknij się. Uspokój się. Ma jakieś rany? Nie. Jest inny świadek oprócz niej? Nie. Stan Erdogana jest znany. Walczy o życie w szpitalu. Oficerze, on nikogo by nie skrzywdził. Niedawno urodziłam. Mam dwójkę dzieci. Proszę. Zapytajcie swojego prawnika, czy stanie przed sądem za morderstwo z premedytacją? Módl się, żeby Erdoganowi nic się nie stało, inaczej twój mąż spędzi w więzieniu 24 lata.